Wiem, że to lubicie. Wiem, że lubicie oglądać, jak się spinam. To jest takie ciekawe. Ja sam nawet się nie mogę doczekać. Trzeba będzie do Monte... jak to się nazywało? Do willi jechać. Odebrać kasiorkę i kupić sobie kilka rzeczy. Oj, przydałoby się. Mapa. Jakieś strony... O, jest strona kodeksu. Może najpierw się zajmę tymi wieżyczkami, później kodeksem. A nie będę tak latał i po jedno, i po drugie. Naokoło. Cześć, 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 gruba. Idziemy, tak. Do pałacu Medicich? Nie, nie idę. Lorenzo, poczekaj sobie. W górę, w górę. Ej, no zostaw mnie w spokoju, co? Mogłem iść do tego pałacu, pewno dałby mi coś, co by mi się przydało w tej chwili. Ale trudno. Zobaczymy, czy ty taki wysportowany jak ja. Zobacz, co tu Ezio potrafi. Lata treningu robią swoje. W górę, w górę. Na drabinkę. Nie możesz? Widzę tutaj. Ups. Ostrożnie, ostrożnie. W górę. Pięknie. Widok. Bym się śmiał, jakby ktoś mnie teraz strącił z tej wieży. A nie mówiłem? O mój Boże, dzisiaj mam dobry dzień, nie ma co. Ale się cieszę. Cudownie, no po prostu to jest cudowne, zagrajmy teraz. O ludzie! Zaliczyłem ten punkt chociaż? O! Dobrze! Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zaliczyłem ten punkt. I to w jakim stylu? O ludzie, ludzie. Chyba najzabawniejszy punkt widokowy, jaki kiedykolwiek mi się udało zdobyć. Jakieś kurtyzany, złodzieje, może na dachu są. Cokolwiek. Powinno tu być coś w pobliżu. Halo? Jednostki najemne, gdzie jesteście? Jednostki najemne. Halo? Gdzie jesteście, jak was potrzebuję? Może na górę się wlepnę. Może tam coś być, jakiś złodziej, cokolwiek. No w górę. Kolego, wyżej. Zajrzyjmy się tutaj. O, jesteście, dobrze. Tędy? Potrzebuję was, chodźcie. Żebyśmy się tu nie pogubili po drodze tylko. Tak. Wprawdzie tam nie ma drabiny, ale chyba zejdę. Nie są tacy głupi ci złodzieje. Okej. Złodzieje widzicie? Zajmijcie się nimi. Potrzebuję strony kodeksu. Dobrze, do widzenia. Uuu, ty biedaku, przewróciłeś się. Pozwól, że ci pomogę. Dobranoc. Nic się nie stało. Dobrze. Ci strażnicy są zbyt głupi, żeby byli prawdziwi. Kolejny punkt widokowy. Zostaw mnie.
kpisz, że jestem tylko biednym asasynem. Nie jesteśmy nawet na dobry sprzęt. Tędy. Łupi! Dobrze. Myślałem, że spadnę. Jakaś biedna ta wieża jest. Ups, nie z tej strony. Z tej. Ale chamstwo. Nie? O, dobrze. Jeszcze niestety nie dotarłem do Wenecji i nie odblokowałem dodatkowej przydatnej umiejętności. Więc muszę się wspinać jak ciota naokoło. Bo tam, gdzie nie mogę sięgnąć, to niestety nie sięgnę. Nic ciekawego? Nic. Kolejny punkt widokowy. Po tym punkcie może będzie mi wystarczyło odkrytego obszaru i będę mógł wreszcie wrócić do fabuły. Mam taką nadzieję. Na górę. Hop, siup, w górę. Wyżej. Jeszcze wyżej. Teraz zobaczymy, gdzie, z której strony mogę się spiąć. Nie. Z tej strony. Tak. Oby tym razem nikt mi kamieni nie rzucił. Herbatka zielona. Jeszcze trochę jest. Pół szklanki prawie. Coś nowego na mapie się pojawiło. Coś, co by mi się przydało. Może się pokuszę jeszcze jeden punkt. Chociaż... Czy w samym rogu miasta byłaby jakaś strona kodeksu? No nie wiem, no nie wiem. No dobra, czy jak jestem przy okazji tutaj, to... Tak... I tak od razu powiem, że do tego miasta jeszcze raz będę musiał zawitać, więc wiele nie stracę. A mówiąc, że będę musiał, to znaczy, że będę musiał koniecznie. Bo mnie fabuła tu z powrotem zaprowadzi. Mimo, że zaraz pewno wyjadę z niego. Hashashin. Hashashin Freerunner. Co ja tu mogę powiedzieć, żeby rozluźnić atmosferę? O, właśnie, zapomniałem dodać. Jakiś tydzień albo dwa tygodnie temu oglądałem sobie... jak to ten film się nazywał? Resident Evil Afterlife. Ten w 3D. O, i mój Boże, jakie to było gówno. Nie podobało mi się ani trochę. Myślałem, że usnę. Oglądając ten film. Co by tu po prostu można o nim powiedzieć? Tak, przez pół filmu nic się nie dzieje. Tam Alice sobie lata, tu szuka tamtych, coś tam gadają, nudy. Później w połowie filmu nagle pojawiają się zombiaki. Takich mistego, nizowego trochę. Co jeszcze by dodać? Twórcy filmu wrzucili na siłę Maginik z piątki. W ogóle pomysły podrzucali z piątki, nie wiadomo nawet, nie ma wyjaśnienia fabuły po prostu, dlaczego te rzeczy tam są. Na przykład egzekutor z pierwszego poziomu w Residencie piątce został dorzucony, nie wiadomo skąd on się tam nawet wziął. Po prostu został wrzucony, żeby, nie wiem, fanów podniecić. Ja niby jestem wielkim fanem Residenta, ale jakoś mnie to nie podnieciło. Raczej bardziej byłem zażenowany. Co jeszcze? Pieski. O, właśnie. Pieski też były te piątkowe. Też nie wiadomo, z jakiego powodu one tam były. Nic nie było wyjaśnione. Magini by też byli. Czyli te gostki po prostu, z którym się taki ładny stworek z pyska wydobywa. Też przeciwnicy z piątki. Też nie było wyjaśnione, w jaki sposób z zombiaków z Residenta... O Jezu, jak on się nazywał? Extinction, o właśnie. Residenta Extinction z tych zombiaków powolnych dupków nagle zrobiły się Magini bardziej takie sprytniejsze. I w ogóle
O, jeszcze coś. Sama walka z Weskerem, nie wiem czy w ogóle ktoś z was zauważył, z fanów oczywiście, bo tu ci, którzy nie grali w piątkę, to pewnie się nie zorientują. Spadaj, ja tu film opowiadam. Nie wiem, czy któryś z was się zorientował, że cała walka w Afterlife z Weskerem, ta pod sam koniec filmu, jest po prostu ściągnięta centralnie z Residenta piątki. Też pod sam koniec gry. Kropka w kropkę, tylko zamiast Chrisa i Shevy jest Chris i... O rany, jakiej było? Jakiego siostra się nazywała? Claire, o właśnie, Claire. Dokładnie ta sama akcja prawie. Wesker stoi sobie tyłem, rzuca okulary, później zaczyna strzelać, nawala się, prawie wszystko to samo. Jeśli chcecie sobie porównać te sceny, wystarczy, że obejrzycie rozdział 5.2 albo 5.3 w jakiejś walkthroughsie Residenta piątki. Tam jest ta scena akurat, na pokładzie bombowca. Możecie sobie porównać, czy to rzeczywiście to samo. To jest dokładnie ściągnięte. Nie podoba mi się to. Czy twórcy nie mieli zupełnie jakiegoś innego pomysłu, żeby to rozwiązać? Tylko przenosić grę centralnie na film? Ogólnie odradzam wam ten film, bo to są same nudy. Dopiero od... W zasadzie przez cały film prawie nic się nie dzieje. Dopiero pod koniec jest ciekawiej. A tak reszta to jest gadanie, gadanie, latanie, gadanie, nudy. Nic ciekawego się nie dzieje. Czy oni myśleli, że jak nam pokażą Chrisa... Zaraz, kto grał Chrisa w tym filmie? Nie pamiętam nawet. A czy oni myśleli, że jak nam pokażą Chrisa i się podniecimy, no to się mylili. Co w tym jest ciekawego? Jak on nic prawie nie robi, tylko taką bidulkę z niego zrobili. Chociaż przynajmniej jest bardziej realistyczny niż w piątce. Ups! Prawie spadłem. Oj, a temu panu też współczuję, bo on chyba spadł i się zabił. Tak więc opowiedziałem wam w skrócie ten film. Odradzam, no chyba, że sobie jakoś w internecie obejrzycie albo osiągniecie. Nie idźcie do kina na niego. Odradzam wam centralnie, stracicie tylko pieniądze. No tak, 3D to może i będzie się wam podobało. Ale mnie takie coś nie rusza w filmie. Na co mi kupa akcji w 3D, jak film jest nudny jak diabli? To się mija z celem. Trochę się wygadałem przy tej recenzji mojej. Ogólnie film mi się nie spodobał. Dobra, i skończę może ten temat, bo będę go wałkował w kółko. I narzekał, jaki ten film jest głupi. Chyba, żeby ten film się komuś podobał, trzeba by było mieć 12 lat. I nie znać fabuły w ogóle Residentów. Chyba tak mi się wydaje.